nami jest tylko ta ostatnia, najważniejsza walka gali Legion Fight Night. A zanim ona, zapraszam do ringu naszej przepięknej hostesy z mistrzowskim pasem, zawodowego mistrza Polski, Orienta Rus. Walka wieczoru dzisiejszej gali Legion Fight Night, walka o pas zawodowego mistrza Polski Orienta Rules w narożniku niebieskim Jakub Jasion, Dom Center Piotrków Trybunalski, a w narożniku czerwonym ten, na którego tutaj wszyscy czekali, Maciej Dominczak, Legion Głogów,
niezwykle utytułowany. A zawodnik, zresztą tytuły Jakuba Jasiona, również nie pozostają wątpliwości, że w walce wieczoru spotyka się naprawdę dwóch równorzędnych fighterów. Który z nich okaże się lepszy? Dobry, lewy, prosty, idealnie, szybciutko w tempo. A na korpus w wykonaniu Dominczaka. Próbuje odgryzać się, a takim obszernym, prawym, sierpowym Jasion. Ale śmignął jeszcze teraz kolanem Maciek Dominczak o głowy Jakuba Jasiona. To oczywiście nie jest pierwsze starcie pomiędzy zawodnikami. No obaj już kilkukrotnie krzyżowali ze sobą rękawice. Raz wygrywał Dominczak, raz Jasion. No ten procent zwycięstw jednak na korzyść Dominczaka. Ale bardzo charakterystyczny styl prowadzenia pojedynku przez Macieja Dominczaka, zawodnika i trenera Legionu Głogów. Nisko opuszczona garda, prowokacyjnie, cały czas względem swojego rywala. Ale te ciosy rozpoczynają dewastację twarzy rywala z bioder, a jednak mimo wszystko jest w tym niezwykle skuteczny. Teraz praca w klinczu. Przypominam, że pojedynek na zasadach Oriental Rules, a więc tutaj tej pracy charakterystycznej dla tajskiego boksu będzie naprawdę sporo. Teraz świetnie jeszcze udało się wykluczyć rękę rywala i umieścić lewe kolano na korpusie Jasiona. Jakub Jasion natomiast prezentuje nam tutaj bardziej taki ułożony styl walki, schowany za podwójną gardą. Chociaż teraz wchodzi bez przygotowania w dystans, za co płaci cenę dobrej akcji Dominczaka. Front kick na twarz. Świetnie teraz jednak Jakub Jasion wykorzystał przewagę zasięgu, idealnie umieszczając tam lewy prosty. Jeszcze teraz backfist w wykonaniu zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego. Ale przechwycona noga i stracił równowagę Jasion. Proszę, gdzie trzyma gardę Maciej Dominczak? Pewny swoich umiejętności. No teraz podniósł, ale to oczywiście tylko na moment, aby przygotować kolejne niespodzianki dla swojego rywala. Tą niespodzianką był zewnętrzny low kick. Świetnie, idealnie w tempo, teraz jeszcze śmignął high kickiem, a Maciek Dominczak, ale Jakub Jasion wiedział, gdzie trzyma się prawą rękawicę, skutecznie blokując to kopnięcie. Teraz jeszcze dobry lewy prosty Jasiona, a próbuje jeszcze kończyć to wszystko lewym middle kickiem zawodnik Tom Center. I po raz kolejny klinci, po raz kolejny kolana w wykonaniu Dominczaka, ruszył jeszcze prawym sierpowym, a zawodnik Legionu Głogów, ale wpada w klincz, no i teraz mocno przełamuje swojego rywala przy linach. Sędzia pojedynku Krzysztof Kacperski, najlepszy polski sędzia na kickboxingu. Świetnie jednak interpretuje tę sytuację. Pierwsza runda za nami, no szybciutko nam upłynęło te 3 minuty. Pojedynek o mistrzowski pas będzie rozgrywany na dystansie tych 3-minutowych rund właśnie. Ale jeżeli rundy mijają szybciutko, oznacza to jedno, że to może się podobać, to jest naprawdę najwyższa wartość techniczna. Jakub Jasion, zawodnik Tom Center, Piotrów Trybunalski. To oczywiście długoletni kadrowicz Polskiego Związku Kickboxingu. A w swojej karierze zdobywał tytuły mistrza Polski K1, Muay Thai, wicemistrz świata, zdobywca drugiego miejsca na Pucharze Świata. A K1 seniorów, wiele, wiele naprawdę tytułów zawodnika Tom Center, Piotrów Trybunalski. No ale Maciek Dominczak to jest jeden z najbardziej utytułowanych polskich kickboxerów. A co potwierdził w pierwszej rundzie? Zobaczymy, jak będzie w rundzie drugiej. Dobry teraz prawy sierpowy trafił idealnie na szczękę Dominczaka. Ten pokazuje, że nic się nie stało, ale to oczywiście oznacza tylko jedno, że jak najbardziej celny był w swoim zamiarze Jasion. Zdecydowanie teraz podkręcił tempo w ataku Jakub Jasion z początkiem drugiej rundy. Idealnie w tempo, lewy prosty, jeszcze prawy sierpowy. Spóźnił się z obroną Jasion. I po raz kolejny próba wejścia w klincz. Po raz kolejny pracuje w tym klinczu kolanem na głowę swojego rywala. Obrotówka w wykonaniu Dominciaka. Ależ arsenał technik. A w wykonaniu reprezentanta Głogowskiego Legionu.
Low kick. Proszę, jak stoi prowokująco wobec swojego rywala Maciek Dominczak, ale to jest jego styl walki. Styl walki, który bezwzględnie może się podobać. Backfist w wykonaniu Jasiona, a mógł tym Jasion zaskoczyć Dominczaka. Dobry teraz prawy prosty w wykonaniu Jasiona i po raz kolejny wejście w clinch. A ręce od środka w tym tajskim clinchu trzyma jednak Maciek Dominczak i to on wychodzi z tego clinchu obronną ręką. Po raz kolejny wpada troszeczkę nieprzygotowany a Jakub Jasion, ale teraz przy próbie ściągnięcia głowy na kolano pomylił się Maciek Dominczak. Jaki niebezpieczny prawy na prawy. A trafił Jasion, trafił Dominczak i po raz kolejny prowokujący styl walki. A Dominczaka sprawdza się znakomicie, teraz jeszcze naciągnięcie głowy na kolano. Świetnie pracuje w tym tajskim klinczu reprezentant Legionu Głogów. Jeszcze próba zastawienia, tam rzut biodrowy. Zachęca teraz do bójki swojego przeciwnika Maciej Dominczak. Tak jest, ale przyjmuje lewy prosto od Jasiona. Backfist zawodnika Tom Center Piotrków Trybunalski daleko poza dystansem. Cały czas niezwykle nisko opuszczona garda Dominczaka, ale nie przeszkadza mu to. Skutecznie czytać grę swojego rywala. Teraz fantastycznie, jak za najlepszych czasów, Mohamed Ali przepuszcza lewy i prawy sierpowy swojego rywala Maciek Dominczak, pokazując, że to jest zdecydowanie jego dzień. Zachęca publiczność do braw syna Maćka Dominczaka, Oliver. Ale myślę, że nikogo tutaj do braw zachęcać nie trzeba, naprawdę pojedynek wieczoru, a spełnia oczekiwania chyba na wszystkich, nawet tych najbardziej wybrednych fanów kickboxingu, bo mamy naprawdę tutaj sporą wartość techniczną, a troszeczkę fajerwerków przede wszystkim w wykonaniu Maćka Dominczaka. A za chwilkę trzecia, ostatnia runda walki o pas zawodowego mistrza Polski Oriental Rules. I trzecia runda już puszczona przez sędziego tego pojedynku, pana Krzysztofa Kacperskiego. Rozpoczynają jednak rewelacyjnie Jasion. Od mocnego prawego, ale teraz świetnie trafił prawym sierpowym Maciek Dominczak i oczywiście pełne prawo ma do wyliczenia rywala, reprezentanta Legionu Głogów Kacperski. Nie ma tutaj mowy, aby przerywać pojedynek. Jest szansa, aby zakończyć to w trzeciej rundzie przed czasem. Czy rzuci się na swojego rywala Maciek Dominczak i będzie chciał to szybciutko skończyć? A czy jednak zachowa czujność i rozsądek w tych akcjach? Będzie kolano? Tak jest! Świetnie pracuje w klinczu podczas tego pojedynku Maciej Dominczak. A próbuje odgryzać się takim długim, obszernym, prawym sierpowym. A Jakub Jasion, ale na razie w trzeciej rundzie niewiele się to spotyka. Teraz proszę, jak widowiskowo chciał wskoczyć z takim latającym kopnięciem obrotowym Maciek Dominczak. Na szczęście dla Jasiona jednak niecelnie. Jeszcze rzut biodrowy. Nie udało się jednak skutecznie dokręcić tego niezwykle widowiskowego sprowadzenia walki do parteru. No oczywiście tutaj nie ma mowy o walce, a walce w parterze. Prawy na prawy. Mimo trzeciej rundy, mimo naprawdę znakomitego tempa tego pojedynku, cały czas wielka dokładność w wyprowadzaniu akcji i po stronie Jasiona, i Dominczaka. Idealnie w tempo. Lewy prosty w wykonaniu Dominczaka. Lewy na korpus, ale szczyta nierewelacyjnie swojego rywala w tym pojedynku, a zawodnik głogowskiego Legionu. I zmiana pozycji, raz prawa noga z przodu, raz lewa, to oczywiście
ma wszystko na celu, aby tutaj Jakub Jasione troszeczkę stracił rytm pracy. Front kick przestrzelony, mógł za to zapłacić Dowinczak cenę dobrego prawego, ale pomylił się z celnością. Jakub Jasion jeszcze raz próbował zakręcić tam z biodra Maciek Dominczak swojego rywala do parteru. No, wypadł tam ochraniacz, ale oczywiście nie ma mowy, aby ten pojedynek przerywać teraz, skoro będzie przerwanie klinczu. Jest czas na to, aby przepukać ochraniacz i ten ponownie powędruje na szczękę Dominczaka. Ostatnie sekundy trzeciej, ostatniej rundy walki o pas zawodowego mistrza Polski Oriental Rules. Wzmaga się doping w hali widowiskowo-sportowej w Głogowie. Oni wszyscy przyszli tutaj dla swojego bohatera, dla Maćka Dominczaka, aby dopingować go w walce o mistrzowski pas. Jeszcze prawy low kick, lewy high kick w wykonaniu Dominczaka, ale to wszystko na zakończenie fenomenalnej walki wieczoru pomiędzy Jakubem Jasionem a Maćkiem Dominczakiem. Teraz o wszystkim decydować będą sędziowie, ale myślę, że chyba nikt nie ma wątpliwości, kto był tutaj zawodnikiem zdecydowanie lepszym. Walce wieczoru dzisiejszej gali Legion Fight Night jednogłośną decyzją sędziów zawodowym mistrzem Polski Oriental Rules zostaje Maciej Dominczak, Legion Głogów. A do ringu zapraszam fundatora pasa mistrzowskiego, starosty powiatu głogowskiego, pana Jarosławia Dudkowiaka, sponsorów głównych gali, przedstawiciela firmy Energia Ekspert, pan Marcin Janusz oraz przedstawiciel firmy Petron Przemysław Paterka. Zapraszam do ringu. Legion Głogów! Ja chciałem jeszcze powiedzieć parę słów. Przede wszystkim dziękuję, że podjął walkę. Super, to nie jest nasza pierwsza walka, ale zawsze było ciężko. I również, tak jak widzieli Państwo, wcale to nie było tak, że... ciężko zabrać słowa. Widzieli Państwo na pewno, że trzecia runda troszeczkę w płucach nie tak dobrze wyglądała, jakbyśmy chcieli, ale proszę mi uwierzyć, że organizacja takiej gali pochłania naprawdę bardzo dużo energii. Nie wiedziałem, czy dobrze się rozgrzeje przed tą walką. Jak widzieli Państwo, cały czas byłem w narożniku, dopingowałem moich zawodników, ale chciałbym wszystkim podziękować Państwu w mojej publiczności. Dzisiaj Łukasz Juras Jurkowski zaszczycił nas swoją obecnością. Bardzo fajnie prowadzi tą galę. Jak Państwo słyszeli, sporo ludzi nam pomagało przy organizacji, prezydenta, całej rady miejskiej, starosty, grupy sponsorów, przyjaciół, zawodników, którzy
bardzo dużo tutaj wnieśli swoją pracą w organizacji tej gali. No dobra, bo tu sponsor mi to zabrać. Witam. Krótko. Zawodnicy Legionu pokazali, jak są twardzi. Ja chciałbym tylko dodać dwie rzeczy, o których mało powiem. Maciej Tomczak walczył dzisiaj z wygniętym żebrem. Tak? A Mariusz Lach walczył dzisiaj z piekielnie bolesnym urazem uda. To są naprawdę twardzi ludzie. Pozostały szacunek. Dziękuję bardzo.